Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną e, dawkę speedrana. Gram, komentuję, 5 porażek na koncie, przy 10 kończę serię, gram na 10 minut, e, omawiam plany w trakcie gry. No i jedziemy. Mam tutaj zawodnika z Kanady 272. E, u nas już jest 270, więc zbliżamy się do 2.200, mam nadzieję. E, ok, d4, e, no to co? Zagrajmy coś. Zagrajmy skoczek f6. I niech się dzieje, wola nieba. Co tutaj będzie grane? C4, proszę bardzo. A może zagramy sobie Gambit Wołżański? Zagrajmy w sumie czarnymi. Jakoś tak nie jestem przekonany do tego debiutu czarnymi, ale. O, ho! E3. Miękko, miękko. No to się z tego ruchu bardzo cieszę. No to gramy sobie G6. Teraz przez goniec G7 będziemy celować w ten sposób. Pozwolimy przeciwnikowi tu wybić. Zawsze mamy skoczek A6 z wybiciem. Szybko gram goniec G7, aby już ustawić króla. Do roszady, i tak też zrobimy. I teraz pogoniec E2. Ue? co? Co w ogóle gościu gra? Strasznie mnie to zastanawia. O co tutaj chodzi? G3. Dziwne, bardzo dziwne. Raczej przez goniec E2 trzeba było. Ale to, że jest dziwne, to nie znaczy, że jest już super dla nas. Może uderzyć tutaj w D5 mocniej. Hmm, ciekawe rzeczy. Skoczek na C6, przepchanie, prowokacja i skoczek na A5. O, i nie pozwolimy mu tutaj zagrać. Tak zrobimy, bo jak zagrał G3, to z planem na pewno go nie jest z G2. Więc jak teraz przepcha, to zagramy tu. A jak zagra teraz tu, to może uderzymy D5, bo skoczek już uderza w pole D4. I spróbujemy rozdmuchać pozycję. Skoczek A5 przepchał pionka bardzo dobrze, cieszę się z tego niezmiernie. Potracił temp, bo na pewno E4 jeszcze będzie miał w zanadrzu. Więc jesteśmy tutaj już. Jesteśmy na starcie w ogóle wstępami do przodu. Świetnie, Hetman C2. Bardzo dobrze. Gramy D6, Goniec już będzie w akcji. To się liczy. Można zagrać z planem również A6B5. Tak też będziemy kombinować, ale to za chwilę. Bo teraz e, chyba taki ruch. Nie sądzę, że tu zagra. To znaczy on może tu zagrać. E, Chwila, bo poczekam jeszcze, jak zagra tutaj i wtedy może mu uderzę. A nie, on nie może zagrać tu, bo pionek leci. Dobra, gramy A6, bo jeżeli on zagra gońcem tutaj, to ja uderzę gońcem tutaj. Albo go nie zdarzy, bardzo proszę. No to, panie kolego, drogi panie kolego, gramy tu, on tutaj skoczkiem. Też racja. Strasznie dziwna pozycja. Ona jest na pewno świetna czarnymi, bez dwóch zdań. Tylko trzeba to dobrze wykorzystać. Jeszcze się zastanawiam nad goniec G4, żeby po prostu uderzać w skoczka i zobaczyć jaka będzie jego reakcja. Ten skoczek będzie musiał po prostu stąd uciekać. Tak zrobimy, bo skoczek nie ma dobrych pól. On może tutaj zagrać jedynie. No to niech sobie zagra. Jeżeli tu zagra, uderzymy wtedy chyba E6, żeby rozbić centrum. O, no, skoczek G1, zobaczcie, jeszcze fajniej. Ale jest F3 i nie mogę teraz E6. Ale mogę E5. Tylko, czy ja chcę E5? Ja chcę wieża B8. Ja chcę wieża B8, bo grożę takim ruchem po wybiciu jest C4. Dobra, koniec D7. I teraz w ogóle B5 grożę szybko. O, powiem wam, y, miodzio poza. Temp jest tutaj już nawet nie zlicza, ile do przodu. Mamy bardzo prosty plan, y, zagrać po prostu B5. Jeszcze jest opcja na zagranie E6. Dobra, jest B3. No, B5 trzeba uderzyć, jeżeli wybije to super. Zobaczymy, czy będziemy przepychać, ale raczej nie chcę tego pionka przepychać. O, pojawiają się teraz opcje bicia, bicia i jakieś tam poświęcenia. Uderzymy A6, czyli jeszcze bardziej będziemy drapać centrum. Bo jeżeli teraz skoczek zagra na E2. To wybijamy od razu na D5. Dobrze mówię? Bo jeszcze zastanawiam się. Tutaj skoczek odejdzie, tu wybijamy. Nie, od razu wybijamy. To wybicie jest atrakcyjne dla czarnych. Zresztą, każde wybicie dla czarnych jest atrakcyjne. Jeszcze jest opcja, że skoczek zbije, ale no nie sądzę, że skoczek. Może skoczkiem? W sumie może, słuchajcie. Raczej skoczkiem powinien wybić. Ja wybiję tu, on mi weźmie tu. Ja tak. On hetman, ja szach, on tu... Hmm. Jakieś takie tylko wymianki, ale chwila, to musi się zgadzać. Dobra, z biłpionkiem pomyślimy w analizie ewentualnej. Dobrze, tutaj, tutaj i tam mi się bardzo narzuca, ale skoczek broni, więc nie do końca. Teraz musimy poszukać kolejnych dobrych działań. Może tak, a może hetman e7, żeby wejść tu, dać szacha później. To może być dobry, dobry deal. Zagrajmy hetmanem. Będziemy grozić takim ruchem. Oczywiście ruszada jest wskazana raczej. Chociaż jeszcze taki ruch, ale nie, po tym ruchu skoczek F4 mógł zagrać. Ale można oczywiście dużo kombinować fajnych rzeczy. Myślę, że hetman 7 jest solidne. Dobra, mamy tutaj ruch. Możemy teraz dać szacha wieży oczywiście i zagrać hetmanem na E3. Tak zrobimy. Szach dla wieży, potem damy szacha tutaj. I co dalej, panie kolego? Będziemy kombinować. Na razie postraszmy, bo jeżeli on zagra wieżą tu, ja dam szacha, król będzie zmuszony zagrać na H1 i mogę zagrać tu. Damy szacha, król H1. Hej! Przecież ja daje pionka, daję mata już. <laughs> Słuchajcie, kiedy to proste czasami jest. Wieża F2 było dobre. Wygrywam partię. Biję na F3 i daję mata. No dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Poszło względnie łatwo, dlatego też pewnie że przeciwnik grał takie ruchy dosyć słabe i udało się to wykorzystać. Teraz szukam zawodnika o zasięgu między 253 a 2578, grzecznie czekam, grzecznie czekam na mojego oponenta. No już przy tym rankingu widać, że troszeczkę trudniej o przeciwnika. E, więc a nie chcę zmieniać tutaj takich kryteriów, że będę grał z rankingiem 2000, ale to już powtarzałem w poprzednim odcinku. E, no i cóż, mamy, mamy 266, cudownie, lecimy D4. G6. Dlaczego tak szybko zagrałeś, panie kolego? National Master. Ok, G6. No to pytanie, czy gramy C4, czy gramy E4? Może E4 zagrajmy sobie, czyli obrona nowoczesna z e, e, białymi. Skoczek na C3. Dobra, mamy d6, ja lubię sobie zagrać f4, to jest posunięcie ostre, a6 taki ruch oczywiście istnieje. Myślę, że skoczek na f3 spokojnie, bronimy pionka, b5 będzie możliwe. Goniec e3 takie ruchy widziałem kiedyś, więc sobie zagram. Dobra, jest ruch b5 bardzo szybko zagrane i wydaje mi się, że po prostu goniec d3. Ewentualnie, co tutaj kombinować, czy uderzyć w A4, B4, skoczek E2, nie? No, nie D3. Chcę wyprowadzić wszystkie figury, zrobić y, ro, normalnie roszadę i y, y, tutaj po prostu roszada I chodzi o to, że jak będzie taki ruch, to ja gram tak. Jest C5, ok. Wszystkie chwyty dozwolone. Ja mogę to oczywiście olać. Tak mi się wydaje. Może tak zagrać w ogóle, jeżeli bicie. To bicie gońcem. Jeżeli bicie, to bicie. Jeżeli bicie, to bicie Hetmanem i na F7 wisi. Yy, ale E5 chodzi o to, żeby tutaj go troszeczkę pomęczyć i ten skoczek, żeby nie miał dobrego rozwoju. Yy, ok, tak zrobię. Zagrajmy E5. I teraz, jak zagramy C4, to ja po prostu odejdę gońcem. A pionek z D4 będzie trzymał pionka E5. Czyli jak mamy rozwój i zrobioną ruszadę, to próbujemy gryźć w centrum. Póki co to chyba jest ok. Tutaj, no wybił, też bym wybił na d4, to troszkę nie było e5, ale trzeba próbować aktywnie grać. Yy, dobra. No planek, tak jak mówiłem, tutaj będę uderzał w f7 potencjalnie. Yy, tu ruchy typu... co? A, ok, już widzę mój błąd, słuchajcie. Bo jak zbije tu, on mi zbije tu, ja tu, on za szacha hetmanem. Ja odejdę, on mi weźmie skoczka. Czyli taktyka, której nie dostrzegłem. Muszę poszukać alternatywy jeszcze, bo może tak, może tak. Koniec E4. Wymiana hetmanów. Wymiana tu, wymiana tu. Czy ten rozwój mi coś da? Chyba nie bardzo. Podstawiłem taktykę. Ale chwila, mogę dać szacha jeszcze. Bicie. I bicie tu, czyli wszystko się będzie zgadzało. Hop! W pionkach się wszystko będzie zgadzało, a to ważne. I teraz hop. Bo teraz, jeżeli wymieni mi Hetmanę, ja odbiję wieżą. On mi na przykład zbije tutaj, ja zbiję tu, on mi zbije tu i ja zbijam tam. On mi zbija tu? Tak może w ogóle być. I potem sobie po prostu na przykład zbiję tu, będę groził widełkami? Dużo z dobrych opcji. Dał szacha, ok. No to mi się to podoba, mogę tak spróbować zagrać nawet. Jak on wybije, wybije hetmanem, będę go zmuszał do tego, żeby, 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 właśnie, żeby. Co, żeby? E, może odejść po prostu. Tutaj bicie nie działa, bo hetman tam wisi. Goniec nie może być zbity. E, Krucha jeden bardzo mi się narzuca. Myślę teraz nad tym jeszcze, czy nie cofnąć gońca, czy jednak go może zostawić, bo jak zagram królem, to on skoczek f6 po prostu. I co, i tu go będę męczył? Mogę też tak wymusić wymianę, e, wymianę hetmanów, tak, tak. I raczej wymiana, wymiana tutaj, skoczek b5, tu będę groził. Chyba tak zrobię. Hetman d4, czyli spróbujemy wymienić hetmany. Goniec i teraz jak mi walnie tu, to tutaj, to nie działa, więc raczej musi wymienić gońce, bo pionek na b5 wisi. No i b4 będzie musiało zostać zagrane. Moja nadzieja to jest właśnie te pionki, na je, 3 na 1. Jest ruch B4, no skoczek B5. Raczej muszę. Nie widzę tu innej opcji lepszej, bo grożę prostym zagraniem. Skoczek na C7. Teraz muszę mądrze pograć tutaj na skrzydle. Zastanawiam się, jak jeszcze. Może tak po prostu wybicie i skoczek, żeby mieć dwa wolniaki. Może teraz wieża E1 będzie taki ruch groził. Tak zrobimy. Najpierw zagramy z prostą groźbą skoczek D6. Zawsze się ta wieża może przydać do tego, że ten goniec na E4 nie wejdzie i nie będzie miał takowo pionka, tak po prostu, bo takie jest moje skromne założenie. Tak, zagram to, wtedy skoczek i już nie mam tutaj bić, tu się nic nie dzieje. Gość wszystko widzi, dobrze, on to widzi. Teraz się jeszcze nad takim ruchem zastanawiam. A4, jak w przelocie to wieża wchodzi, C3, tak, to będzie solidna konstrukcja, a jak mi nie zbije w przelocie, to pionek będzie zasuwał tędy. Bicie, bicie, czyli wieże zaczynają grać. On jeszcze ma niedorozwój tych figur, więc uważam te pozycje jako przewaga białymi. Teraz będę miał opcję, żeby zagrać tu. A zobaczcie, w ogóle, wieża jeden się świetnie ułożyła, bo nie zwrócimy uwagi, ale to tak też dobrze działa, że nie ma tego ruchu E5. O, wymiana wieżyczek. To jest chyba dobra informacja dla białych. Wymieniam, i wchodzę wieżą, i go tam będę mocno, mocno chyba dźgał. Zagramy wieżą od razu, bo zobaczymy, gdzie goniec się zachowa. Jak się goniec w ogóle zachowa, goniec może zagrać tu, ale ja mogę go pomęczyć i zagrać tak. Dobrze, teraz mogę znowu tutaj, w sumie, ale ja tak chyba nie chcę. Mogę tak z planem tu i tu, ale tego też nie chcę. Może podejść w ogóle królem tu i tu, ale tego pionka mi skosi. Albo C4 po prostu jechać. Skoczek zagra tu, tu. Właśnie marsz pionkami za szybko. To też nie do końca chyba jest trafiony plan, ale taki ruch i taki ruch może. Może w ogóle zagrać od razu tak. Bo chodzi o to, że jak zagram skoczkiem, o to może być trudny ruch, ale może być sympatyczny, bo tu będzie bronił, będę bronił skoczkiem. Koniec zejdzie z diagonali. Tak, tak zagramy, bo wieża moja da szacha na A8 i będę go bardzo męczył. I jak wymienię wieżę, to wydaje mi się, że jestem blisko skorzek C3. Trochę antyposunięcie, bo tego pionka blokuje szybkiego. Ale wydaje mi się, że on teraz nie ma dobrych odejść końcem. Tu zagra? O, to w ogóle super, to wybije. On wybije. A nie, chwila. Tak? No dobra, to teraz muszę liczyć coś takiego. Takiego. Szach. Tu wymiana. I zasuwam pionkiem. Chyba działa. Jeszcze Myślę nad tym ruchem, bo będę groził biciem i zbiciem tu. Bierze A6. Goniec B7. Bierze A7. O, tego ruchu się nie spodziewa. Ja też się tego ruchu nie spodziewałem. Bierze A6, ale pułapeczka. Yy, teraz tak, to nie działa, bo bije tu. On bije tu, ja bije tu. OK. W tych, pionych, w tych pionach nadzieja oczywiście, ale jeszcze wykorzystuję trochę przestrzeni swoimi figurami. Znaczy tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Poszedł na to! Bije tu. Jeżeli on mi bije tu, to ja mam wtrącenie na F7 ważne. Tutaj. Tak, dwa skoczki dać, powinny, powinny dać radę. Bijemy na F6. Ojejku, co ja zagrałem! Przecież jak zagram tu, to on mi król E5. Ależ ze mnie fujara. Rety Dobra, taktycznie nie, nie doliczyłem. Eee, pff, pozycja na pewno wygrana była. Muszę zbić on, on tutaj. Mogę tu on zbije, ja tutaj wezmę pionkę, ale wtedy wieża te pionki mi skosi. Król będzie bardzo aktywny. Może tak zagrać. On tu zagra. O Rety. Zagram tu, on zbije. No i niestety. Ale zagrałem po prostu jako ostatni timer. O! No widzicie? I tak to bywa niestety w tych speedrunach. Niestety. No cóż, żeby on miał jeszcze jednego pionka mniej tutaj, a ma dwa. Za dużo. Tutaj i tu niestety tak zagram. No to on na pewno mi zbije. Tego pionka mogę wziąć. On gdzieś zagra wieżą, powiedzmy tu. No cóż, muszę tak zagrać, ja nie mam wyjścia. Zagram tak. No jeżeli zagra tutaj, to jeszcze się pomyli, bo zagram skoczkiem, więc on musi zbić. Nie ma tutaj opcji innej. No i zbijam na F7. Szkoda, że ten pionek jest jeszcze, bo jakby go nie było, może jakaś szansa na remis tutaj by istniała. To jest wygrana czarnych, raczej wieża b8 powinien zagrać, jeszcze będę próbował tutaj, 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 um, no właśnie jakieś b3, coś takiego. Chodzi o to, żeby może jakoś sprytnie te pionki jeszcze pobronić, tylko czy jest opcja, zagram tu, on mi zbije? Ja wezmę tego? Nie wiem, czy tak chcę. Zakładam, że nie zbiję na B2. Może zagrać tu, on tu. Zagram mimo wszystko tak. Liczę na to, że... W sumie nie wiem, na co liczę. A, mam mało czasu. Ale pograłem. Gość był e, do... A, okej, okay. czyli idzie na to. No dobra. Cóż ja, biedny żuczek, mogę. Ten pionek jest wolny. Gdyby nie ten pionek, remis byłby zapewne blisko. Może h4, ale to chyba nic nie daje. Nie no, zagram h4, bo może skoczek f8. Ale to już takie złudne nadzieje. Zawsze król pójdzie, tylko że ten pionek ucieka, niestety. No tak, tutaj zagram tu, to on nawet wieżą tu zagra. I nic się dobrego nie będzie działo. No ale h4 coś trzeba było grać, tutaj, 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 no tak, tak, tutaj, tak, 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 tutaj, wracam tu, tutaj, no może za szybko nie, dobra idziemy G4, już nie mam nic do stracenia, to jest na pewno przegrana, zagram po prostu pionkiem, żeby spróbować jeszcze go postraszyć, Szósta porażka się szykuje. No słuchajcie, nie sądziłem szczerze mówiąc, że te porażki będą tak szybko tutaj wpadały, jeszcze na poziomie 250, nie ukrywam. Ale jednak wpadają i nic na to nie poradzę. Idę pionkiem. On tak może zagrać jeszcze. No dobra, gram szybko, co mam do stracenia. Aha, bo jak tutaj to jeszcze widły ma. Dobra, więc chodzi o to, żebym tutaj mógł zagrać. Szybko tym pionkiem ucieka, chyba niepotrzebnie. Ja bym na jego miejscu jakiś taki ruch wykonał. Co tutaj? Co ciekawe, jak zagram tu. Zagram tu, to on po prostu zagra tak. Zagram tu, on zagra tak. Bez znaczenia. Pozycja jest przegrana, a jeszcze, jeszcze spróbuję pionka doprowadzić. Tutaj, żeby się nim zajął. Może jakieś cuda. Nie, no oczywiście. Wystarczy bierze C8 i tu przytrzymać. A to może wtedy tu? Naprawdę tak zagrał to tutaj gram. Hello, bronię. Jeszcze cuda. Jeszcze cuda istnieją. On się pomylił. To nie jest dobry ruch. Chyba. Tu? Tu? Aha. To jest dobry ruch. Chwila tu, tu. No, nie, muszę zagrać tak. On tu. Tam. I niestety się nic nie stanie. Tu, tu, tu. No dobra, szacha muszę dać. Zagram tu, to on chyba zagra tu, ale ja wtedy tam, on tak, czy ja zdążę królem tu, on tu, nie zdążę królem. <laughs> ale chyba tak spróbuję, no bo co mi szkodzi. Bo jak zagram tutaj, to on zagra... Aha, on może tutaj zagrać szachę, muszę grać tak. Bo jak tu, tu, tu i tu, to może jeszcze uda się zremisować wtedy. Dokładnie tak zagrał. Tutaj. Muszę tak. On nie może zbić. Musi zagrać tu. Ale jestem. A, drobinie Hetmana. Dobra. Bez znaczenia. Ok. Poddajemy. Moi drodzy widzowie, 6 porażek na 10 możliwych i kończę speedruna. No cóż, są porażki. Trudno. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.